Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w South Park The Fractured But Whole. Przybywamy do laboratorium genetycznego. Młodzi ludzie zainteresowani inżynierią genetyczną? Wspaniale, zapraszam was. Witajcie, jest was więcej. Moje serce się raduje, że dzieci zainteresowały się inżynierią genetyczną. Cała genetyka wzięła swój początek od jednego prostego pytania. Czy małpa mogłaby mieć cztery dupy zamiast jednej? Odpowiedź brzmiała tak. Ostatecznie udało nam się wyposażyć w cztery dupy również świnie, konie, praktycznie wszystko, co można sobie wyobrazić. Po co to wszystko? Jesteś jednym ze sceptyków. Spotkajmy się tutaj, to cię oprowadzę i pokażę, jak to się robi. Nie wstydźcie się. Nie chcemy przekopić karmienia czterodupnych goryli. Tak. Have you ever seen such a beautiful string of nucleotides? Why, even the chromosomes have tiny extra asses. Fascinating. How about this? A mandrill, but with a rainbow of asses. Can we do that? Try not to get your greasy paw prints all over everything. Please have a seat. Usiądź sobie. You ever play that video game? Grałeś kiedyś w Half-Life? Okay, dobra, jedziemy. Tutaj możecie zobaczyć naszą szklarnię. Inżynieria genetyczna pozwala hodować większe pomidory, cebule, ogórki, owoce i warzywa z większą liczbą dup, to więcej żywności dla ludzi na całym świecie. Jaki z tego pożytek? Ci nawiedzeni i kaznodzieje są wszyscy tacy sami. Nie bawcie się w bogów, bo będziecie musieli za to zapłacić. Przejdźmy na drugi poziom. Kolejną zaletą inżynierii genetycznej jest oczywiście możliwość łączenia zwierząt. Spójrzcie na te osłomałpy, króliko ryby, jeżowie, wiórki i inne. Kilka dup i będą prawdziwym dobrodziejstwem dla nauki. Może mi pan wyjaśnić, w jaki sposób to służy nauce? Jak masz na imię, mały? Super Craig. Widzisz, Super Craigu, gdy nauczymy się robić te rzeczy na zwierzętach, będziemy mogli zastosować je również wobec ludzi. Może ci się wydawać, że posiadanie kilku odbytów jest niemożliwe. Otóż jesteś w błędzie. Widzisz, inżynieria genetyczna nie ma służyć wyłącznie zwierzętom i roślinom. Chcemy pomagać również ludziom. Tutaj widzicie mutację genetyczną mojego zmarłego syna. Większość ludzi nie pamięta, że miałem kiedyś małe dziecko imieniem Terence. Pamiętam tego dzieciaka. Zawsze się zastanawiałem, co się z nim stało. Zginął tragicznie w mieście, kiedy jakieś dzieciaki bawiły się relikwią należącą do Barbary Streisand. To chyba my. A więc robi pan to wszystko, żeby wskrzesić swojego zmarłego syna? Wskrzesić? Oczywiście, że nie. Chcę, żeby jego ciało miało więcej dup. I wtedy będzie mógł wreszcie spocząć w pokoju. Jedźmy dalej, na poziom czwarty. O kurwa. No to jesteśmy. Ostatnie piętro i ostatni przystanek na trasie naszej ucieczki. Co to jest? Straszliwe, potworne błędy nauki. Nasz nowy ofiarodawca poprosił, żebyśmy zmutowali kilkoro miejscowych szóstoklasistów, żeby mieli silniejsi, bardziej szaleni. Okej, po co kurwa robić coś takiego? Co masz na myśli? Po co komu genetycznie modyfikowani szóstoklasiści? Uspokój się. Jak myślisz, skąd mamy na to wszystko pieniądze? Dostajemy je od ofiarodawców. Nasz najnowszy darczyńca poprosił o armię zmutowanych szóstoklasistów, by pilnowali jego modyfikowanych kotów. Jakich modyfikowanych kotów? A, proszę tędy. Zamożny darczyńca nazwiskiem Connor przekazał nam pieniądze, żebyśmy dodali bezdomnym kotom więcej odbytów. Nasza firma świadczy usługi dodawania odbytów w bardzo konkurencyjnych cenach. Problem polega na tym, że koty po otrzymaniu nowych odbytów stają się naprawdę agresywne, są wręcz śmiertelnie niebezpieczne. To dlaczego przyprowadzasz tu dzieci? Spokojnie, nie ma się czego bać. Nasze laboratorium ma bardzo zaawansowany system bezpieczeństwa. To coś nowego. Cholera, ktoś wyłączył system bezpieczeństwa. Co to znaczy? Witajcie, kumplek wolności. Co ty odwalasz z poślaku? A więc odkryliście mój plan, kumple wolności? Wydaje wam się, że zdołacie mnie powstrzymać? Mam tu kogoś, kto chciałby się przywitać nowy. No dalej, śmiało. Chłopaki, to ja, Shop. Przestaniesz wreszcie? Posłuchajcie, nie dogadujcie się z tym śmieciem, to wariat. Wystarczy, Shopie.
Jesteś dla mnie jak kolec w dupie, no. Powinieneś wiedzieć, żeby nie zadziałać z Mitchem Connorem. Gdzie ty kurwa jesteś? Panie Connor, jeśli wyłączy pan system bezpieczeństwa, wszyscy w tym budynku zginiemy. Co? Przykro mi, doktorku, czasami trzeba się poświęcić dla wyższego dobra, a dla dobra miasta. Bywajcie, kumple wolności. Wielodupne koty. Jak się to... No spróbujemy tak. Let's dance. I mean, not literally, because I don't dance. Let's punch. I'm sorry, kids, but we're probably all going to die here. Okej, tu jeszcze jakieś kurde są te... pojemniki, bo nie powinienem tego... niszczyć. I assume you've all had your Tdap vaccination. I really should make that a requirement for the tour. Make Professor God buzz, buddy. Fuck you, kitty. Oh, not sure I can handle the smell of two new kids. Zobaczmy, co się stanie, jak pojemnik wybuchnie. Obrzydzenie. I feel I should mention that my test subjects have a crazed hunger for human flesh. My... Out for you, dude. Yeah, I saw that coming. Meow. It's gonna take a scientific approach to solve this one. Oh, I think this is it. Oh, no, I just let more cats out. How did trying to open the door make that happen? That worked. Mosquito, out for blood. O kurwa, wszystkie poszły. Coś źle zwróciłem uwagę. Ja, jaki kurde boost. O chuj. Super Craig to the rescue. Też musimy się trochę podreperować. Zaraz. Oh, now the cooling system's down. I didn't know I had a button that did that. Nie mam teraz tego, nie mogę tego użyć. This one will definitely make the door open. Uh-oh, it appears I've released more tests. Co za typo. Okej, to w takim razie podleczymy się to. Ten też jakieś ochrony rzuca, kurde. Premię do ataku. Takiego obrotu spraw się nie spodziewaliśmy. Trzeba było związać tego Cartmana, nie? Cartman dobry jest.
so close I can feel it. Amazing. Your single asses beat their many asses. It just doesn't add up. Poziom 12. Moje biedne zwierzaki. Musimy uciec z laboratorium. Może przejdziemy przez którąś z większych sal. Tędy, dzieciaki. Zmutowani szóstoklasiści uciekli. To nie powinno było się stać. Koła jest głupia. Rodzice są głupi. Dorośli są głupi. Jezusie. Wszystko w porządku. W naszym wagonie jesteśmy bezpieczni. Po wagon się wyłączył. Ktoś będzie musiał dostać się do komputera i włączyć sterowanie ręczne. Gdzie jest komputer? Na dole, na trzecim poziomie. Umieszczenie go tam chyba nie był najlepszy pomysł. A więc kto musi pójść na trzeci poziom i wyłączyć Wi-Fi? Raz, dwa, trzy. Nie. Sorry, Nova, ale to i tak powinieneś być ty. No jak się nad tym zastanowić, to wszystko w sumie twoja wina. Dobra, dopiszę lepiej, bo nie wiem, czy nie zginę od tego. Nie, no nie przejdę tędy, to. Przepis na olśniewającego derwisza. To artefakt. A, wiem co, no przecież mamy pierdy, nie? Tylko który teraz ten? Tylko co ja mam tu zrobić? A, czekajcie, tu jest coś. Nie? Tutaj jest kabel. Dobra, czekajcie. O. Ale trzeba przejść tu. I teraz co? Takie połączenie? Nie, tak się nie da. Nie. Jak ja mam się przedostać na drugą stronę? Cztery sekundy tylko mamy. Nie to. Hmm.
Wajcha ręcznego sterowania. Próbujemy tam dobiec co jak najdalej. Ale ja tędy w ogóle nie przejdę nawet, czajcie. Tutaj coś trzeba. Z tym się nie da nic zrobić. No dead. Tak myślałem. Może bąka tu, kurde. Aha, tutaj się coś da zrobić, dobra. Ekstra. Dobra, dobra. Tylko pod kontrolą. Umieściłem schody za tymi drzwiami, ale żeby otworzyć, potrzebujesz zasilania. To po to są schody, żeby nie trzeba było prądu. Włącz ten generator, dostaniesz się na schody. Właśnie, po to są schody, żeby nie trzeba było prądu. Ty kurwa, że się... Co za koleś, nie? Taka w ogóle, kurde, nauka, nie? Po prostu kompletnie zbędna. I tu będzie trzeba tak chyba. Dobra. Tylko, że tu mam, kurde, coś na drodze mi stoi, nie mogę przejść. A, już wiem, dobra, wszystkich mocy używamy, używamy. Dobra, wszystko jasne. Oczywiście gówno lata małe. Za tą drabiną. Nie? Świetnie, możesz teraz wejść na schody, zejść na trzeci poziom. A co z moimi tutaj? O, już dobra, dobra, wiem. Fiolka na szczyny. Nie, 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 nie. Możemy przywołać Geralda jeszcze jednego. Dobra, powinieneś teraz minąć mojego martwego syna. Idź dalej na zachód. Patrzcie na tego małego czwartaka. Zmutowani szóstoklasiści. Jasper, chodź na tu działość. Tu jest jakieś zdjęcie cycków. Cycków? Chcę zobaczyć. Gdzie?
Czekajcie, to był worek. No nie obejdzie się bez walki chyba. Nie. Tędy nie przejdę. Hey, get that single ass forty. No nic. Wielu dupni szóstoklasiści go. Ale dużo ich. Yeah, I saw that coming. Oh my god, what? I'm not sure I can handle the smell of two new kids. God, I hate you, Forthy, so bad. You're stupider than school and parents combined. Let's pound these pussies. I'll wipe my asses with you, Forthies. Bleh. Forthies, die! Uh-oh. I took you to school, Forthy. Rawr. I hate school. I'm going through a lot of stuff right now, and needing to punch you is one of them. Bleh. Przywołamy chyba kogoś. Oh, am I up? Mamy 8 przywołań szczytowego Geralda, więc go. Interest. Abla goo, evildoers!
opportunity to show those bad guys you mean business? Mint Cadbury for the little hero in you. Now, I'm really starting to get freaked out by all the actual monsters in here. Hey, no fair. Come here, Forthy. That's how we do it in the sixth grade, you little shit. Zaniony przez miętę. Okay, here we go. Dupo wtornik. Twardość goryla DNA. To tylko siły dodaje, tak myślałem, nie chcemy. Pięknie udało mu się oczyścić drogę, komputer powinien być za tymi drzwiami, ale zaraz do ciebie dołączymy. Czekaj, bo tutaj są jeszcze rzeczy. Czekaj, bo tam coś jest. Jak tam się wchodzi? Analizator plazmowy. Mordercze inklinacje DNA. Nie przyda nam się za bardzo. Czy nowemu uda się dotrzeć do komputera? Dzięki Bogu, nowy, musisz go powstrzymać kompletnie, oszalał. Karpan, ty jebany, złama się, co ty wyprawiasz? Connor mnie tu przyprowadził latawczo, chory skór... Zapnij się, Szopie, wkrótce to miasto będzie wolne od ciebie i wszystkich przyjaciół Szopa. Jesteśmy kumplami wolności z poślaku. Wiemy, co kombinujesz, Eric. Chcesz dodać kocich szczyn do dragów i alkoholu. Chcemy wiedzieć, czemu to robisz. No właśnie, dlaczego ty chory? Naprawdę muszę to tłumaczyć Szopie, to miasto toczy choroba. Obaj to wiemy. Tylko raz w roku, South Parku. And use them to unleash my master plan. Escalate crime in the city. Blame crime on mayor. Hunt the followers. Clone new kid into genetic mutant. Win election. Nie, no z tymi napisami to tak dali dupy, że to jest niewiarygodne, nie czasami. Zrób selfie. Szkoda, że nikt się nie dowie, jak wspaniale wypalił mój plan. Czemuż tym razem zdrowo przesadziłeś? Nikt ci nie wybierze na burmistrza, nie? Mam za sobą wszystkich obserwujących nowego, każdy z nich obserwuje teraz mnie. Sprytne. Ale wiem, że święta każdego dnia brzmią fajnie, ale to słaby pomysł. Pierdol się, doktorze Timothy, a teraz wybaczcie, mam wybory do wygrania. Jest ich główny komputer, cholercia, dlaczego umieściłem go na zapadni? Dlaczego by nie? Bałem się, że ktoś będzie musiał zejść na parter i wezwać stamtąd wagon. Dobra, pospiesz się, nowy, musimy się stąd wydostać. No właśnie, nowy, nie marnuj czasu. Inaczej mówiąc, Connor chce, żeby wybrano go na burmistrza i ustanowił wtedy święto każdego dnia, nie tylko w Boże Narodzenie. Jak zwykle nowy musi ratować sytuację. Jądrowy strój, maska nuklearna, zakładamy.
Zelda. Here you go. Bye. Ależ to wszystko pięknie teraz nam się przydaje. Sam raz, żeby uratować świat. Supreme. Dyszka. Wygląda na to, że wszystkie zmutowane zwierzaki uciekły. Ups. Wygląda na to, że trafiłeś na zmutowane szóstoklasistów. Chyba są głodni, nie da się zjeść. Uważaj na kratki, zaprojektowałem je tak, żeby dało się wyjąć, gdyby ktoś chciał zaatakować człowieka z dołu. Odbieram ci tą turę. Wydałem mnóstwo pieniędzy na barierę dźwiękoszczelne, żeby nikt nie słyszał dobiegających stąd krzyków. Tak, tak, rozumiemy. Jesteś kurwa jebnięty naukowcem, który marnuje kasę. Kurde, przynalazły nowe. Musimy zejść z tych chujowych kratek w takim razie.
save some blood for the pestilent spreading insects. Dude, dial it back. Bringing the Christ! Prepare to be swarmed! Hey, no fair! Fuck you, porcupine. Ow! You gonna tell your mommy? Seriously, don't tell your mom, though. That's not cool. Stupid single-ass dumbass! Meow? That sucks for you. Alright, my turn. Mega Pump Push! Oof! That's supposed to hurt, Forthy! Ah, stupid parents never ask about my interests! I tak jakoś idziemy do przodu. Następni. Prepare for the incredibly annoying sound of my buzzing. My turn. Features are dumb. Mega fist punch. Oof. Ow, knock them into the bleachers. That's going to leave some scars. I wouldn't kick an extra butthole out of bed. Ah, the refreshing smell of victory. No. Buzujące hormony DNA. I krzydaje. O, to są chyba jak rodzice. To ty u buzie? Tak, słonko, to ja tatuś. Zaraz coś odwalimy, nie? Zmutujemy go niechcąc. Już to klasiści pojawili się znikąd. Mam połamane nogi. Mama nie może chodzić, musisz pójść do miasta i sprowadzić pomoc. Posłuchaj mnie, chcieli odciąć tacie głowę, żeby zdobyć jego DNA. Przykro mi, kochanie, ale musisz dokończyć zadanie. Jedyny sposób, żeby stąd wyjść, to zabić tatusia. Wszystko słyszałem, to ci odjebało. Mogę porozmawiać z naszym dzieckiem bez twoich krytycznych komentarzy? Więc to ty jesteś znowu ofiarą. Jakbyś wcale nie rozkładała na czynniki pierwsze każdego mojego słowa. Dobra, panie, zawsze mam rację. Zrób to, kochanie. Odetnij tatusiowi głowę. Pospiesz się. Organic DNA sample.
A tu mam coś. Co powiedziała, że to nie jej wina jak zwykle? Wiedziałem, że coś takiego się stanie, dlatego powiedziałem twojej matce, żeby trzymała swoją pieprzoną mordę na kłódkę. Pierdol się. Mówiłem, że jak odkryją moce naszego dziecka, będą chcieli pobrać nasze DNA, żeby stworzyć klona. Nic takiego kurwa nie mówiłeś, jesteś na haju. Posłuchaj dziecko, komputer czeka na DNA któregoś z nas, namów matkę, żeby do niego podeszła. Nie zmuszaj dziecka, żeby wybierała, to niesprawiedliwe. Utknęłem w jakimś rurkowatym czymś. A ja mam połamane nogi i prawie oderwaną rękę. Mogę się wykrwawić, jak się poruszę. Słyszałeś? Weź rękę mamusi. Powinno wystarczyć. Już za ciężki wybór moralny. Oh man. Odciąć głowę ojca, czy wziąć rękę matki? Nie, proszę, słoneczko, straciłem już mnóstwo krwi. No, najbardziej logiczne wziąć tą rękę, nie? No, skoro już trzeba wybierać, ale coś nie mogę. Jeśli weźmiesz moją rękę, umrę. Proszę, nie zabijaj mamusi. No jak, bez ręki dasz radę. Czekaj, chodzi o to lekarstwo, które dodawałem ci do jedzenia, robiliśmy to, żeby cię chronić. Twój tata powiedział, że ma efekty uboczne. Idź go zapytaj, zapytaj tato o efekty uboczne. Dobra, dawaj łapę, kurwa. No, myślę, że powinno przeżyć, ale... Odpuszczaj słusznie, kochanie. Teraz uciekaj stąd i sprowadź pomoc. Organiczna próbka DNA przyjęta. Czekajcie, idę zobaczyć, czy żyje. Znaczy, straciła przytomność. Wygląda, jakby nie żyła. Daddy's proud of you, kiddo. Somebody get me out of here! Help! Hey, you're that stupid little Forthy! Get me out of here! I said get me out of here, twerp! They're trying to get me more butts! No, I'm just When I tell you to do something, you better do it! No i proszę, widzisz, nie było tak trudno, prawda? Co ci tyle zajęło, nowy poszedłeś pozwiedzać? Dobra, kumpla wolności, trzeba wrócić na miasto i powiedzieć wszystkim, co kombinuje Cartman. Nic z tego, moi mili. Shop i przyjaciele przybyli tutaj po to, żeby umrzeć. Kumpla wolności, Shop i przyjaciele, kumpla wolności, Shop i przyjaciele. Uważajcie, chłopaki, ma jakąś super broń. To koniec, pośladku, wszystko powiemy. Słyszałeś, Connor, ty chory, skurwys... Zamknij się, Shopie, potrzebujemy się nawzajem. Nie rozumiesz, ja jestem inicjatorem zbrodni, a ty ją zwalczasz. Twoja seria zyska dzięki mnie. O kurwa, teraz rozumiem. Ale zjawił się ten nowy, żeby powstrzymać mnie na dobre. Nie miałem wyboru, musiałem stworzyć własnego nowego. Coś ty narobił, Eric. To bardzo proste, jak powstrzymać przyjaciela Shopa? Tworząc genetycznie zmodyfikowanego klona z jego DNA. Że jak? Co za lamerstwo. Co masz na myśli, Shopie? Naprawdę? Zamierzasz pokonać superbohatera, tworząc wielkiego mutanta z DNA tego bohatera? Bo to świetnie rozwiązane. Do dupy, a nie świetnie. Właśnie, że świetnie, bo to najpotężniejszy z rywali. Daruj sobie, mniejsza o to. Nie udało mi się zdobyć DNA nowego, więc musiałem zadowolić się klonem innego superbohatera. Jakiego? Ho, 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 nie!
Kuzyn Kyle'a. Look at me, cousin Kyle. I'm a horrific genetic mutation. It's okay, cousin. We'll give you help. No, because I think the cellular restructuring has affected my brain and I have to attack you while I get a migraine. Prepare for battle, weaklings. Just calm down, cousin. It's gonna be okay. Sorry, Kyle, but I'm filled with mutant rage and I have to destroy you guys. Wait, hold everything. Is there a problem, Doctor? Ooh, okay. I just wish to observe a genetically augmented superhero squashing his tiny foes into a viscous red paste. Pretend I'm not here. And now we have two buttholes. Krwawienie wejdzie. Watch the eyes, please. These glasses are prescription and they're really expensive to replace. Tu jebiemy jeszcze krwawienia więcej. That was uncalled for. I'm going to bury you, villains. Watch out for that toe. I actually have a blister that popped on it and it'd get infected. No, na razie ty sobie tu zostań. Memory crunch definitely did not almost. My nose feels a little funny. Oh, it's like a volcano. Oh, could someone please climb my folds and staunch this blood flow? Jesus, that hurt my arm. It's just a scratch, but I have allergies and so it itches. Kurde, oberwaliśmy porządnie. You're not playing by the rules. That's very unfair. That's it. That's better. To jebał sobie więcej tur. Oh, here we go. Chyba przywołania zacznie używać. Nie wiem, mam trochę tych przywołań, zużyjemy wszystkie i zobaczymy. Ale nawet to wątpię, żeby to był ostateczny boss, chociaż nie wiem. Ale co tam, nie? Jest dopakowany, ma najwięcej życia jak na razie. Ze wszystkich, oprócz oczywiście Morgana Freemana. Oh, time out, I got a smudge on my glasses. We can't beat this thing. Nie mamy szans. Musimy zaczekać do świtu, jego skóra nie znosi słońca. Jak nie mamy przetrwać do świtu? Nie wiem, ale musimy spróbować. Dobra, koniec przerwy, wyczyściłem okulary. Mosquito, out for blood. New kid, you might want to do that fart that rotates the earth 180 degrees now. No tak, ale teraz nie jest moja kolej. Czekaj. Maybe we can all go grab a nice piece of whitefish after I finish pounding you into hamburger. They doing nice mission chips over at Raisins. Meanwhile, at the Hall of Super Best Friends. Let all debts be forgiven and all slaves free. Mwah. Kurde, te obrzydzenia też. I'm kind of regretting not getting the spray, but I just niska obrona. Fascinating. And you broke my fan.
musimy się wyleczyć z obrzydzenia i tego całego syfu. Ale obrzydzenie i tak będzie. Dobra, przywołujemy skurwieli. Class ego. That's right, bitch. Czy się trzeba coś leczyć tu, kurde? Ouch for you, dude. It is I, Super Craig. Nie za dużo i tak mu zabierają te przywołania w sumie. Ale kiedy to w sumie wykorzystać, nie? Okej, to trochę więcej zabrało. Kurwa, następny denu. A wezmę się przez odsunę stąd w ogóle. Aha, bo to raz na walkę, bo co za łeb ze mnie, nie? Te przywołania przecież. Dude, dial it back. Try it now, new kid. Use your phenomenal flatus to make it night again. Yeah! Who needs a gun? Now would probably be a good time to attack, kids. Pewnie tak. Good to go, and so is my bug jar. Okay, that's got it. Game on. That's some nasty shit, dude. I bet we can hash this out over a nice, refreshing bowl of cereal.
upierdliwy, jest upierdliwy, jest gówno widać. End shit. Leczymy się. Naciskałem w sumie, żeby zaatakował w trakcie, gdy on się tam wycierał, ale coś nie pykło, nie? You guys drag me into this, and I'm always the one having to save your butt. Here comes a crunch that really satisfies! Need a quick burst of energy to show those bad guys you mean business? Kabungo! Mint Cadbury, for the little hero in you! My favorite brand of lotion, so this will have to do. A few more like that, and we can wrap this up. That's how you bring the pain. Did someone call for a fist in the face? No, no, to nie mogę jak strzelić. Musimy się podleczyć w sumie. To 88 to mało. Oh, please, that's just a drop in the bucket. Ow! You will never defeat Mintberry Crunch. Dwa tysiące tylko, dawaj, tu leczenie, nie mogę, to musimy go wskrzesić. Taking a blood sample now. Dude, you are trying way too hard. Słabienie obrony. Oh, it got worse. Try it now, new kid. Use your phenomenal flatus to make it night again. Mogę. Ten nie dednął? Kurde, czekajcie.
nie widzę. Dednu. To trzeba go podnieść. Why do I even hang out with you guys? I wish I had some swabs for my many folds and creases. You're really into this superhero stuff, huh, new kid? Oh, is this my turn already? Okay. O, to jest jebnięcie za 1000. Dostało 800 życia. I'm ready to suck ass and take names. Wait, that didn't come out right. Musimy się podleczyć. Okay, game on. Nie wiem jak w sumie. Wszyscy obić mocno. Może być chujowo. To zrobimy tak, spierdalam. I się leczę. Chociaż on jeszcze ma jagodę, nie wiem czy nam coś zrobi. My mamy miętę na sobie czy jeszcze nie? Czy już nie? Mamy, dobra. 500 życia mu zostało. Oh boy. 400. Ale wezmę na jednak leczenie. It's Craig time. I mean, super Craig time. I get this puncheroo. Hooray! Lipid bars for everyone. Czyżby? Super moc. One last fart, new kid. You gotta give it everything you got. Trzymam. Amazing. All this time I thought more asses were better than one, but it's what's inside the ass that counts. Chyba naderwałem sobie mięsień, chyba nie mogę się już bawić. Jesteś cały nowy? Ten ostatni pierd chyba go zabił. Niesamowite, stary, jeszcze nie słyszałem, że ktoś zapodał tyle decybeli. Mam nadzieję, że podobała wam się wycieczka. Może teraz będziecie w stanie docenić, co inżynieria genetyczna ma wam do zaoferowania. Możecie już iść prosto przez sklep z pamiątkami. Sklep z pamiątkami. Możecie się rozejrzeć, zanim wrócicie do swoich zająć. Może ktoś chce kupić koszulkę z napisem przetrwałem atak genetycznych mutantów albo swoje zdjęcie.
Lots of great things to remember. Mnóstwo wspaniałych gadżetów, które będą. Podajmy stąd, pół do dupy. Dobra, musimy donieść na Cartmana, tylko komu? Nie wiem, która godzina. Cholera, o nie. Co się stało, Mysterionie? No wypierdol z taką się, że przyniósł nas do następnego tygodnia. Sprawdźcie telefonu, minęło 10 dni. Nowy wypierdział nas do przyszłego tygodnia. Cholera, nieźle nas załatwił. Brawo, nowy. Cartman zostanie dzisiaj zaprzysiężony na burmistrza i to wszystko wina nowego. Dalej kumta wolności, musimy go powstrzymać. Tak myślałem, że to jeszcze nie koniec, to by było zbyt proste. Kupę wolności tym stronie jest w biurze burmistrza, musicie to zobaczyć. A więc lecimy do ratuszu. Zapisik. Ratusz jest tuż przed nami. Before the might of T-Mobile, puny customers! Ile tutaj rzeczy w ogóle się dzieje, nie? W tej gierce. Finał za finałem, za finałem. We won, bitches, we won! Yeah! Biuro ministra jest chronione. Jak Cartman mógł zrobić coś takiego? Jest burmistrzem, może robić co chce. Patrzcie, tam na górze, w oknie. Pierdolcie się z łamasy, wprowadzę takie prawo, że będziecie mieli przejebane. O nie. To koniec, przegraliśmy. Ale nie możemy przegrać. Pogódź się z tym, Kyle. Dzięki nowemu Cartman został burmistrzem i nikt już nam nie pomoże. Nowy zgłoś się. Kto to mówi? To chyba Morgan Freeman. Nowy, nastąpiło jakieś przesunięcie czasu. Mogę się jedynie domyślać, że ma ono swoje źródło w twojej dupie. Spotkajmy się w mojej knajpie. Musimy to naprawić. Słyszałeś, co powiedział kumpel wolności, zgłoście się wszyscy do Freeman's Tacos. A więc lecimy do Freeman's Tacos. Trzeba jakiegoś takiego pierda przywracającego tydzień wstecz, albo 6-5 dni wynaleźć. Wait, that's the farting vigilante. All right, the new kid. Dobra, nowy już jest. Morgan Freeman says he can help us. Morgan Freeman twierdzi, że może nam pomóc. Jak mielibyśmy go teraz powstrzymać? Już został wybrany. To wina nowego, wypierdział nas do przyszłości. Nowe twoje pierdy w jakiś zagadkowy sposób przyspieszyły upływ czasu. Musimy jakoś wrócić, powstrzymać Mitcha Connera, zanim przejmie władzę. Oto siedmiowarstwowe Quasarito Chipotle Beef i Nacho Supreme. Ostatni raz, gdy ktoś go spróbował, pierdnął z takim impetem, że powstała dziura umożliwiająca podróżowanie w czasie. Muszę cię ostrzec, przyjacielu, gdy zjesz siedmiowarstwowe Quasarito Chipotle Beef i Nacho Supreme, nie będzie odwrotu. Upewnij się, czy masz wszystko, czego potrzebujesz, zanim weźmiesz je do ust. Rozumiesz? Czyli inaczej mówiąc, chyba właśnie to już jest finał. Czy zrobiliście wszystkie zadania pewnie i tak dalej, nie? No zrobiliśmy tyle, ile się dało. Jedno było zesrane. Jesteś gotów, by zjeść siedmiowarstwowe Quasarito Chipotle Beef i Nacho Supreme? Teraz musisz wypierdzieć się z powrotem do czasu. Zanim Mitch Conner został zaprzysiężony na swoje stanowisko, dasz radę, wystarczy, że uwierzysz w siebie. Oh,
To chyba nie działa nowy. Uwierzyłeś w siebie? O nie, nie uwierzyłeś w siebie. Co jest? Wesołych świąt. Znowu święta, czas się najebać. Co jest kurwa? Spóźniliśmy się, nowy wysłał nas w przyszłość, do czasu, gdy Cartman jest już burmistrzem. Musisz nas przenieść z powrotem nawet do czasów, zanim to wszystko się zaczęło. No... Pierdłem jak pierdłem, nie? Nie da rady, może nowemu pękła dupa. Bez sens, musimy się przenieść w tyłku akcji. Narzędnik ma rację, musimy natychmiast. Uważaj, nowy, w święta South Park potrafi być naprawdę przerażający. Witajcie, wesołych świąt, jestem kompletnie spizgany. Mam wrażenie, że od roku są święta, co oni dodają do tych drinków? Pani Maki, w pana kocha są szczyny, proszę przestać pić. No ale mamy święta, co może być złego w małym... O nie, to znowu oni. Nie lękajcie się, przybyliśmy tu, by świętować nadejście naszego Pana i Zbawiciela. O nie, oni są przecież tymi wyznawcami szatana. To ten ze Straży Obywatelskiej, o której mówi burmistrz. Jak go zabijemy, dostaniemy nagrodę. Tylko chyba Super Craiga bym jednak zmienił, wiecie, bo on tak jest. Może na... Spróbujemy narzędnika. Fair warning, I'm armed with both mint and berry. Appreciate the extra hand, new kid. Też mają nieźle życia po 1800-1500. Hail Satan! Nothing finer than hellfire! Dude, these critters are impossible to beat! They're gonna kill us! It's over, man! Wait a minute! It's Christmas! I know who can help! Musisz pomodlić się do Chrystusa. Tak, oczywiście, nowy, musisz zaufać Chrystusowi, rozumiesz? Pomódl się do Jezusa, nowy, to nasza jedyna nadzieja. To za mało, nowy, musisz więcej modlić. Błagaj o zbawienie. Radę, ktoś nadchodzi. Dobra, który z was złomaców wezwał Mikołaja z nieba? Zabiliście mi renifery. To on z nami czy przeciwko nam? Patrzcie, to święty Mikołaj. Może teraz uda nam się zjeść jego zwłoki. Chwała szatanowi. To znowu wy, jebane zwierzaki, Mikołaj skopie wam dupska. Well, shucks, we weren't expecting Santa to show up. Whatever will we do? We're in a bit of a bind, Rabbity. Don't be sad, Barry. Shucks, I can just sacrifice myself. Hooray! Santa's about to go to town on your ass.
Merry Christmas, asshole! Co tu się odwala? Damy krwawienie lepiej. Dear Ticks. Here I come, kid. Lucifer loves you, Kimmy Coco. Now I feel perfect. Well and true. Buttlord's really giving him shit. Zwierzaki nienawidzą piernika. Tych to się kurde nie spodziewałem tutaj w sumie. Myślałem o tych zwierzaczkach, że one gdzieś tam będą, nie? Ale nie tu. Dobrze. Jest to słona. That's one less creature steering. Come on, let's do this. Wydawało mi się, że tak średnio się przydał jednak ten nasz kolega tu. Na razie przynajmniej. Mogę tu stanąć, o.
to DIY some justice. Gunslinger! That fucking drill! Let's see if your spleen is nice and salty. Oh boy! I'm going into heat! You got this, butthole! Trzyma za dużo życia. If there's no blood orgy. Good. Let's see you to try that after we nibble out your eyeballs. Here comes that Midberry Justice bad guys crave. This one up. Need a quick burst of energy to show those bad guys you mean business? Job well done. Mint Cadbury for the little hero in you. Not even a citronella candle will save you now. I got just the tool for this job. It's not the deuces in the roots. Good. Everything I do for you, Satan. I hope you kids aren't squeamish, because things are about to get graphic. I'm asserting my dominance, feller. Go, butthole. You're taking care of business, buttlord. Good. Enemy down. Oof. Świąteczna wersja, artefakt. Dziękujemy za pomoc, Mikołaju. Żaden problem. O co tu kurwa w ogóle chodzi? Próbujemy wrócić do przyszłości, ale nowemu pękł odbyt, więc chcemy go zabrać do kliniki aborcyjnej. Rozumiem, dobra, zajmijcie się jego dupą, a Mikołaj powstrzyma tych pijanych skurwieli. Ruszajmy do kliniki aborcyjnej. Okej. Moc 800. Też można zapisać po takiej batalii. Tina! Tina, I'm sorry! Jaki kurwa rozpierdol. Zatrzymajcie się, dzieciaki, mamy dzisiaj sporo aborcji, są święta. Potrzebujemy lekarza, żeby zerknął na dupę naszego kolegi. Nie zgadnę, ma długi przedział jak na środku. Proszę nas wysłuchać, to wszystko nie powinno było się wydarzyć. Trzeba podtrzymać burmistrza, wiemy jak to zrobić. Burmistrza ten Sukiensen zamienił miasto w ruiny. Możemy położyć temu kres, prosimy, zerknijcie na dupę naszego kolegi. Ta jest pęknięta. Możecie ją naprawić. Załóżmy szynę i mini temblak, żeby odciążyć zwieracz. Spróbuj teraz przenieść nas w przeszłość. Dasz radę, dupek. O kurwa, koleś. Tylko czy uwierzył w siebie? O kurde, to nas cofnęło chyba na sam początek gry w ogóle. Twoi koledzy są pod drzwiami, chcę, żebyś wyszedł się pobawić. Powinniśmy się cieszyć, że tak szybko kogoś poznał w nowym mieście. Przyjechaliśmy tu, żeby się uczyć. Więcej kolegów to więcej kłopotów. Panikujesz, musisz odstawić ten towar. Kompletnie cię odmienił. Odstawić to jedyna rzecz, która mnie relaksuje.
po wysłuchiwaniu twojego pieprzenia. O, cześć, Chillu. Nie widziałem cię. Twoje kumple są na dole, mały, idź się bawić. Dogoń siebie. Barbarzyńcy próbują przejąć twierdzę Kupa. Musisz walczyć, mój panie, jesteś naszą jedyną szansą. Kto to? Nie bawimy się w superbohaterów, idioto. Chodź, nowy. Drogi chłopaki, musimy powstrzymać kartmany, zanim to wszystko się rozpocznie. Co wy robicie? Skończyliśmy zabawę superbohaterów. No właśnie, spadajcie, pajace. To nie jest żadna sztuczka, to ja, Crank. Pierdol się, koleś. Ja jestem Crank. Nie mamy czasu z drogi, musicie... Najpierw musicie pokonać nas i naszego króla. Okej, okay, to my się wszyscy przenieśliśmy teraz do przeszłości. Zmienimy tego jednego. I teraz musimy powstrzymać samych siebie. Weźmiemy profesora Chaosa chyba. Cóż za akcja. We gotta protect the king. Bringing the mint. Mosquito, out for blood. Strongest warrior can handle these weirdos. Wojownik Clyde. For the king! For the king! All hail the king! I'll take you on. Me? I got your back, man. These primitives have no chance against our future tech. Show them what you're made of, butthole! No właśnie, bo tutaj jest takie coś, że wybrana część osób została przeniesiona w przeszłość, więc może i ci wszyscy przywołańcy też. Muzyka z jedynki leci chyba. Jak jeszcze się bawią, to co innego.
enemies form! Satisfying! This is a job for the King's Cunning Rogue. You're not gonna last long fighting all of us yourself, past self. I wouldn't be so foolish, stupid Craig. Uchin Dojutsu! Are you serious? That's so fucking lame. Ugh, guess I gotta take this asshole on. I got your back, Craig! Okay, I'll be the Super Mod będzie naładowana. Nie. Chujowo. Ale mam za to swoje umiejętności. Zajebiste. O, teraz mam supermoc. Trochę ciekawe, gdzie ten ostatni, kurde, parę tych tokatów jest. Zostało mi dosłownie kilka, no ale one tak różnie poukrywane były. Anyway. So how far in the future are you from? Oh, days and days. Bring down the lightning! Oh. Fast pass, brings into action! My turn. Take this. Is that fella hiding in your rectum this whole time? Oh, shit. You fought valiantly, Rogue. I'll avenge you. Guards of the Dark Court, assist me in defeating these assholes. Rawr, for the king! Yes, for the king! You're a formidable foe, past me, but I'll defeat you. Even with your guards, you're no match for us. Wow, past Kyle had such a cool costume. What happened? Hey! Well, Kyle. Long live King Douchebag! Fire! Yeah! Feel a little bad about that. That's not bad. Someone's feeling pretty worthy about right now. And for once, it's not me. Captain Diabetes approved! Freedom Power Coon Friend, you're cool in my book, new kid. Dude, thanks. If we really fought ourselves in the past, shouldn't we, like, remember it? I remember fighting myself in the past. I mean, like, never mind. Ow. Let the winds of chaos blow you, humankind. You saying you want to blow me, Chaos? It's time. We got this guy. I'm sorry, my king. I failed you. Oh, jeez. Don't worry. I got this. We will fight by your side, my liege. Oh, hey. Ah. We're back. Kurde, strzecił wszystkich z kurwy. You kneel before the king, future new kid. Ale poobijani są. The new kid farted really bad and ripped a hole in time and space. Wow, you couldn't come up with anything better than that. Wow. Wow. 3000 życia. Muszę się podleczyć. Od tego zacznijmy. Back in business. Here I go. Your leg. Zaraz wejdzie piękny cios. Coś czuję. Put some duct tape on that wound. You'll be fine. So our eye lasers, are they powered by some type of bioenergy or is it a not up already? Bawienie to gorzej.
blood sample now. Dude, dial it back. Już przywołanie zostało. Chyba nie. Lepiej jednak co innego. I'm really more of a healer than a fighter, fellas, though I can do both. Microaggression. Hit him. Okej, jest osłona. To leczenie by się przydało w sumie. Nie mogę teraz. Costume, Super Craig. We had a lot less time to make this game. Yeah, pick on the butters in your own timeline. Mamy super moc. Ten dead, no dobrze. Well done, Butthole. Ładnie. These battle rules are highly unorthodox. Well, your take on JRPG combat was dated. Podniesiemy sobie chyba tego komara, no. Bo te duba jakaś będzie zaraz chyba. Te batalie dzisiaj, nie? Cały czas. I'm going to bury you, villains. Jakieś to leczenie by się czasami przydało. Wyleczymy teraz. Oj. Nie ten guziczek. Nie ten, nie tak, nie tak. Okej, okej. Okej, okej, został król tylko. I super moc gotowa. Buzzing into action.
bug bite. Forgive me, past butthole. It's true what they say. Breakfast really is the most important meal of the day. Way to go! They defeated the king! Fall back! Oh shit, the king's been defeated! Shit, I'm out of here. Oh, hamburgers! Kim to jeszcze nie będziemy walczyć, nie? W sumie. Stać się może wtedy przejść, to jest lawa. Nie mamy czasu na takie pierdoły. Boże, jak on to zrobił? Taki żart, jakby żadne zasady nie obowiązywały. Jeste, widzieliście to? Cześć dzieciaki, Eric jest chyba u siebie na górze. Chłopaki, cofnąłem się w czasie, żeby was znaleźć. Zaginął kot, jest spora nagroda. Chwila, czemu bawicie się w superbohaterów? Wiemy, co kombinujesz, paszlaku. Mysterion, ale ty jesteś kumplami wolności. Wszyscy jesteśmy kumplami wolności, jesteśmy z przyszłości, tłuściochu. Nie, to ja jestem z przyszłości, przybyłem do czasów kijap, prawdy. Nie bawimy się już, wiemy wszystko. Pokaż lewą rękę. Lewą rękę? Po co? Pokazuj tę jebaną łapę. Cześć, kumple wolności, podróż w czasie. Niezła cholera. Connor, co ty tu robisz? Chciałem wykorzystać nowego, żeby osiągnąć to, o czym zawsze marzyłem. Ale wygląda na to, że jacyś bohaterowie wybrali się podróż w czasie, żeby mnie powstrzymać. Kart, mam daje słowo, jak nie przestaniesz. Ale to nic, bo wiem coś, czego nikt z was nie wie. Coś to takiego. Jak sprawić, żeby ktoś puścił mega pierda, trafiając go w splot słoneczny? Connor, nie! Gdzie jesteśmy, Connor? W czasach, w których narodził się superbohater, poznajesz to miejsce nowy? Małe dziecko leży w łóżku i nie może zasnąć. Dlaczego nas tu zabrałeś? Nie rozumiesz, to ta noc nowy, pamiętna noc, w której twój stary wyruchał twoją starą. Podszedłeś do lustra. Nie rób mu tego. Nie rozumiesz, Shopie, tego właśnie chciał przez cały czas naprawić to. Usłyszałeś, że twoja matka woła pomoc, więc wyszedłeś z pokoju. Nie idź, nowy, nie możesz zmienić przeszłości. Oczywiście, że możesz, iść. Nie rozumiesz, nowy? Dałem ci szansę. Co zrobisz, nowy? Jeszcze raz staniesz do walki ze złoczyńcami, czy może pokonasz młodego siebie, nigdy nie zobaczy, co jest to za drzwiami sypialni twoich rodziców? To ty jesteś tym dzieciakiem z pierdeliardem obserwujących. Pomyśleliśmy, że może gdybyś nas dodał, może znaleźlibyśmy jakiś przyjaciół. Bo sami nie mamy żadnych obserwujących, to co, dodasz nas? O raju. Udało się, ale jestem szczęśliwy. Cześć mały, wszystko w porządku? Wracaj do łóżka, kochanie. Jesteśmy z tatą trochę zajęci. Udało ci się powstrzymać swojego ojca, ocaliłeś mamę, nowy. Właśnie tak, teraz nie masz nikogo, kto mógłby powstrzymać mnie. Uciekam do innego czasu. Connor, nie. Kim jesteś, u diabła? To jest twój dzieciak z przyszłości. Nasz dzieciak z przyszłości, rany. Wiedziałem, że coś takiego się wydarzy. Nasze dziecko wie, że kłamaliśmy i chce wyjaśnień. Masz rację, mały. Nie byliśmy z tobą szczerzy, ale to dlatego, że chcieliśmy cię chronić. Prawda jest taka, że ty... Ja i mama mamy pewne zdolności, których inni ludzie nie mają. Ja odkryłem swoje, gdy byłem jeszcze młody. Pewnego dnia stworzyłem profil na Facebooku i w ciągu kilku godzin miałem 3 miliony obserwujących. Moje moce są podobne, ale zdają się działać tylko na Instagramie. Po publikacji pierwszego zdjęcia miałem 4 miliony obserwujących. Oczywiście takie moce nie mogą pozostać długo niezauważone. Niedługo potem zostaliśmy z mamą porwani przez rząd. Naukowcy eksperymentowali na nas przez kilka miesięcy, próbując odkryć, jakim cudem zyskujemy tylu obserwujących w krótkim czasie.
Wtedy właśnie się spotkaliśmy i zakochaliśmy w sobie, w zimnym, wilgotnym laboratorium rządowym. Tak, w ciągu dnia prowadzili eksperymenty, a w nocy uprawialiśmy namiętny seks. Dzięki połączeniu moich mocy z mocami twojej matki w chwili narodzin zdobyłeś ponad 10 milionów obserwujących, zanim przecięli pępowinę. Byłeś potężniejszy niż cała rodzina Kardashianek razem wzięta. Dlatego musieliśmy uciekać. Wiedzieliśmy, że rząd będzie chciał cię wykorzystać do strasznych celów. Od tamtej pory ukrywamy się, podróżując od miasta do miasta, staramy się wyprzedzać ich o krok. Ale gdziebyśmy się nie udali, ty stale zyskujesz nowych fanów. Czasami nawet włamują się tam do domu i korzystają z naszej toalety, żeby być blisko ciebie. Dlatego też dodawaliśmy ci do jedzenia specjalne lekarstwo. Chcieliśmy stłumić twoje moce, ale nam się nie udało. Zamiast tego lekarstwo obdarzyło cię potężnymi, niezwykle śmierdzącymi bąkami. Przepraszamy. Mój Boże, cóż za ulga, mógł wreszcie powiedzieć prawdę. Czuję dokładnie to samo, kochanie. Chyba nie będę już musiała pić. A ja nie będę uciekał przed problemami do ciasteczek z Maryśką. Kochanie, czuję, że nasza przyszłość będzie teraz zupełnie inna. Zacząłem wierzyć w nas. Ach, Chryste, zaraz się pożegam. A ty, kochanie, teraz, gdy już znasz prawdę, czy zdołasz uwierzyć w siebie? Jesteśmy z powrotem w centrum South Parku, tylko gdzie wszyscy podzieli? I przede wszystkim, do jakiego czasu trafiliśmy? Dobra, bierzemy się do roboty. Popatrz, dupku. Dzisiaj jest wielki dzień w historii South Parku. To miasto jest do dupy już od bardzo dawna. Wreszcie Mitch Connor zostanie zaprzysiężony na burmistrza. Mam dzisiaj zaszczyt przedstawić państwu Mitcha Connera. Człowieka, który ma jaja, żeby wreszcie odmienić losy tego kurwidołka. Dołóż się, dupku, dzień zaprzysiężenia. Wciąż możemy powstrzymać Mitcha Connera przed zostaniem burmistrza. Do dzieła. O, man. Come on. Możemy jeszcze powstrzymać tego skurwiela. Chłopaki, wy żyjecie? Dzięki Bogu. Mitch Connor zaraz zostanie zaprzysiężony. Dalej, musimy go powstrzymać. Nigdzie nie idziesz, jebany z pośladku. Musisz wreszcie przyznać, że to ty za wszystkim stoisz. Nie jestem po stronie Mitcha Connera. Przestań, to ty jesteś Mitchem Connerem. Przyznaj się. Nie jestem. Przyznaj się. Nie. Nie mam żadnej władzy nad Mitchem. Ale ty jesteś Mitchem Connerem. Zawsze byłeś Mitchem Connerem. Lepiej kurwa przestań. Więc jak to wyjaśnisz to, Kalin? Proszę, proszę, intryga się zagęszcza. To nie jest śmieszne, Kyle. To nie ja. Wiesz co, pierdol się. Co jest, Shopie? Sytuacja się odwróciła? Kurwa, przestań, Kyle. Dlaczego się na niego wściekasz? Bo zmyśla to wszystko. To twoja jebana ręka, przestań kurwa trollować. Co on robi, Shopie? Próbuje dać mi nauczkę na temat oszukiwania. Chwila, więc przyznajesz, że wcześniej wszystko zmyślałeś? To troll, chcę, żebym przyznał, że wcześniej ty ja to wymyśliłem. Właśnie tego chciałem, przyjaciele z Shopa, skaczący sobie do gardę. Stary, ty to robisz? Może robi, to by znaczyło, że Cartman też wcześniej to robił. Przyznasz się wreszcie, Cartman? Widzicie, mam dowód, widzicie, co robi, prawda? Nie wiem, o co chodzi. Wystarczy zaledwie szczypta nieufności, żeby rozbić całą drużynę. To jak będzie, kumple wolności, kogo zaatakujecie? Mnie czy Shopa? Knock it off, Kyle. Seriously, it's not fucking funny. Dude, I'm not doing it. Bullshit. Where's the matter, Coon? You're not happy to see me? Fuck you, Cal! Yeah. This whole turn of events has boggled even my giant brain. New rule, any damage I take goes to the Coon. What? Ah, fuck! Status effects, too. What the hell? Mitch, stop! This is cruel! No can do, human cat. It's the ruse. You son of a bitch!
Co to za posrane teraz sytuacje? Kogo mam bić? W końcu? Obu. Bounces off me and sticks to King. Kyle, this is super weird. You're up now, butt lord. Who's it gonna be, me or the King? Hey, I'm not even doing anything. Najlepiej obu. Coming at you, King. Jak się to zabawili. I'm not cheating, it's the ruse. Nicely done, Freedom Pal. You attack me, you attack the King. This is such BS, dude. Tak, tego szopata nie potrzebujemy. Which one of us is the real villain? Ah, jeez, when did this game get so heavy? Oh, you really should swap your mouthfield thing down now. God, goddamn you guys. This isn't fair. I'll say. Well, 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 good to see you again, Mitch from an alternate universe. Oh, no, tak. God fucking damn it. Dwóch Mitchów, Connerów. No, w sumie ma sens, Ale walczą między sobą. Do over, you missed. God damn it, Carbon, just stop it already. Ale nie tylko z. Did I attack the right one, Billy? Yes. Rzekłbym teraz do twórców, dobra, już starczy, nie? Just put your hand down. You can't defeat the real Mitch Connor. Funny, I was gonna say the same thing. Let's dance, Faker. Centralnie. Już tych starczy tych kocopołów, nie? Które przesadzacie. It's not a charade. This is Mitch's doing. Nice one, you kid. I don't need to take that, so I won't. Oh, and you're on fire now. Here comes a crunch that really satisfies. Ooh, yeah. It'll take more than that to take me out, Freedom Pals. The whole thing is making me queasy. Ooh. It was either you or the other guy, Coon. Well, next time hit the other guy. Bad news, villains. I'm a good guy now. Now, did I attack the right one, Felix? Yes! You've made a powerful and raccoon-shaped enemy. It'll take more than that, Freedom Paz. Oh, this is getting fucking retarded. I agree. The only way to end this is to defeat both of them. Pokonać ich obu. No, w tym samym czasie, czy jak? Wait, what? Wait. An ill wind blows. Uh-oh, what's happening? Mitch Connor's happening, deal with it. I have a really good feeling about this, guys. Kurwa, dwóch mi położy, ty. Mysterion's such a tease. Now you're gonna get it. Musimy ich podnieść. Thanks, but that was not that much longer. I might have gotten grounded.
Ktoś tam gadał, że nie oszukiwać, to rozumiem, że jak teraz ich pokonam, to już w końcu będą pokonani, tak? Czy mam ich zabić w tym samym momencie w jednej turze? To nie jest powiedziane. Byłoby chyba powiedziane. Wolę chyba osłonę sobie dać jednak. All the hope from the world. Need a quick burst of energy to show those bad guys you mean business? Yabwago! Mint Cadbury for the little hero in you. Dude, what's up with the red lasers? Yeah, aren't they so cute? Step aside, coon friends. Daddy's home. Don't try too hard, butthole. Stay. Prepare to suffer, fools! I teraz tak, oni mają podobną ilość życia chyba. No dobra, spróbuję go zabić, zobaczymy co się stanie. There's only one real Mitch. Fuck you guys. I'm ready to dobra, w końcu nie wstał. No! Now that is what I call a vacuum sealed victory. Dude, wystarczy, ziomuś, przestań już, Kyle. You gotta drop it, Kyle. You fucking drop it. Ty przestań z poślaku. Powiedz im, że tylko lecie sobie w chuja, bo inaczej będą dalej prać nas obu. Właśnie, Kyle, jeśli lecie sobie w chuja, lepiej powiedz, bo robisz coraz dziwniej. Jeśli ja lecę sobie w chuja, to on też. Dobra, może jej się przyznam. Przyznam, że leciałem sobie z wami w chuja, ale Kyle musi przyznać się pierwszy. Nic nie powiem, dopóki on nie przyzna się pierwszy. Niech będzie, przyznam się jednocześnie, dobra? Na trzy powiemy. Leciałem sobie z wami w chuja, dobra? Dobra, no dobra, raz, dwa, trzy. Leciałem sobie z wami w chuja. Mam cię. Możesz ty gnoju. Zdecydowanie za długo naszym miastem rządziła przygłupia suka, która nie zrobiła zupełnie nic, żeby powstrzymać przestępczość. A teraz Mitch Conner. Dobra, dość gadałem, zróbcie mnie już tym burmistrzem. To Mitch Conner. Odpowiedzcie się, zaś przysięgnijcie mnie. Dobra, rozpoczynajmy zaprzysiężenie. Panie Conner, proszę o podniesienie prawej dłoni. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Czekajcie, stop. Co tu się dzieje? Proszę dokończyć ceremonię. Słuchajcie, ludziska, to wszystko zostało ukartowane, żeby zwiększyć przestępczość w mieście, dzięki czemu szopi przyjaciele zyskaliby więcej obserwujących. Do narkotyków i alkoholu dodano kocich szczyn, żeby zwiększyć przestępczość, żeby szop miał więcej zbrodni do zwalczania. Wszystko to wymyślił ten dupek. Mitch Conner jeździ na grubym szopie? Nie rozumiecie, on za tym wszystkim stoi. Dalej, nowy, pokaż im selfie, które zrobiłeś. Które? Z Mitchem Connerem i jego planem, właśnie, o jest. A teraz weźcie je do mnie, to wrzucę je na Instagrama Connera, żeby wszyscy zobaczyli. Co? Pan Mitcha Connera. Mają rację. Faktycznie dodawał truciznę naszego wina i kokainy? Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Powiem ci dlaczego, bo nowy nie jest jedyną osobą, któremu ktoś wyruchał jedno z rodziców. Mój tata został wyruchany, gdy miał 9 lat.
To już co innego, że co? Tylko dwoje ludzie na tej scenie wie, jak to jest. Skończysz z tym. Chcę posłuchać. Chcę zapomnieć swojego ojca, nawet jeśli wszyscy mieliby zginąć. Mitch, to koniec. Mamo, co ty tu robisz do cholery? Byłam tu przez cały czas, synku, to nie twoja wina, Mitch, tylko moja. O czym ty mówisz? To ja, Mitch, to ja wyruchałam twojego ojca. Co? Wyruchałaś twojego ojca? Dlaczego? Dla nas, synu, żeby dać ci przyszłość. Przez te wszystkie lata szukałem osoby, która wyruchała tatę i okazuje się, że to moja własna matka? Postaraj się uspokoić, Mitch. Pierdol się, szopie. Może jesteś spoko gość, ale nawet ty tego nie naprawisz. Patrzył na ciebie, mamo. Spojrzał ci w oczy, jak się zakradałaś. To było dawno, Mitch. Nie dla mnie. Dla mnie to się dzieje codziennie. Błagam, powiedz mi, że w to nie wierzysz. Zabiję cię za to. Bogu dzięki, że ten gość nie zostanie burmistrzem. Dalej, ludzisko, załatwić jest to trochę alkohol z sąsiedniego miasta. Tak. Tak. To się mogło tak skończyć. A już tak, kurde, zaczęli gmatwać z tym Mitchem Connerem tutaj ten. Ale no... Tak, oni wszyscy to łyknęli i koniec. Dla mnie zajebista gierka. Jedynka była zajebista. A dwójka to jest rozwinięcie wszystkiego, co było dobre moim zdaniem w jedynce. Także jest, moim zdaniem jest jeszcze lepsza, no nie? Oczywiście najpierw trzeba zagrać w jedynkę, potem gramy w dwójeczkę, jest git. Postęp idzie do przodu. Dobra kontynuacja. Jeszcze lepsza gierka moim zdaniem. Masa brechtu. Ciekawie się grało, nieprzewidywalnie. Nie wiadomo było, co się wydarzy cały czas. Ma tam te swoje minusy, ale to chyba nie jest wina tam. Znaczy, nie wiem, no wina tłumaczenia, prawdopodobnie, że nie wiem, czy oni, nie wiem, jak oni to robili, że nie mogli chwilę dłużej zostawić tych napisów na przykład, czy coś tam, olewa, nie? No ale to też, bo tam tak naprawdę oni też dużo gadają słów, które są zbędne na zasadzie, żebyś ty to zrozumiał, co oni mówią, to nie musisz przeczytać wszystkiego, no nie? A tutaj jest też przetłumaczone jest dosłownie słowo w słowo, nie jest skrócone zdanie, żeby był po prostu sam sens zdania, tylko jest wszystko przetłumaczone, no nie? You're the tickle bunny. Jesteś uroczy. Nie, to ty jesteś urocza. O, cześć, mały. Bawiłeś się z kolegami? Fajne to miasto, nie? Podoba mi się tutaj. Cieszę się, że już wiele lat temu powiedzieliśmy prawdę o przeszłości naszego dziecka. Czuję się, jakby, nie wiem, jakby nasze życie było jakieś inne. Kocham cię. A ja kocham cię. A właściwie wybaczysz tam chwilę, małe rodzice mają coś do załatwienia na górze. Ty mały spryciarzu. Naprawdę myślałeś, że możesz powstrzymać wszelkie zło? Nie widzisz, że chaos zawsze cię dopada? Próbowałeś być bohaterem, dlaczego nie uwolnisz swojej mrocznej strony? W życiu tylko jedna rzecz jest pewna, nowy. Nieważne, jak bardzo starasz się zmienić przeszłość, twój stary i tak wyrucha twoją starą. No, także no, dla mnie bombastyczna giereczka, naprawdę świetnie się bawiłem, taka na relaks, no nie za trudna też, żebyś tam nie wiadomo nie siedział i się nie wkurwiał, że nie możesz czegoś znaleźć, że nie możesz czegoś rozkminić albo, nie wiem, pokonać. Można tam dać trochę trudniejszą tą walkę sobie, jak ktoś chce, to tam będzie trochę większy challenge, to na pewno nie zaszkodzi, rzadko żeśmy zginęli tutaj chyba, nie wiem, chyba na Morganie Freemanie tylko.
jeżeli chodzi o walkę. Także walkę można faktycznie dać trudniejszą i jeszcze będzie ciekawiej. A tak poza tym to kurde, no fajna ta historia była też tam pod koniec, to zagmatwane było trochę już tak, ten mówię, no już dobra, skończcie, nie? To w sensie skończyło się dosyć szybko po tym, jak już miałem takie odczucie, także spoko. Fajne jakieś takie twisty, dużo, dużo dobrych żartów. Brechtowo było mocno. Nieprzesadzona ilość jakichś przedmiotów, żebyś tam siedział w tym ekwipunku i tam dodawał plusy i minusy i porównywał pół godziny jakieś dwa przedmioty, czy który jest lepszy, tylko tam łatwo, nie? Łatwo. Możesz sobie coś wytworzyć, coś tam, nie no spoko, wszystko fajnie rozwinięte. Dla mnie bombastyczna gierka. Też ostatnim razem bawiłem się, znaczy miałem powiedzieć, że dawno się tak dobrze nie bawiłem w gierce, nie? Ale przecież niedawno grałem w Baldura 3 i też się zajebiście bawiłem. Także ostatnio mam dobrą pasę, można powiedzieć. W Baldurze było super, a tutaj też było świetnie, oczywiście na inny sposób. To jest inna gra. Ale było no fajnie, fajnie. Także ja bym chciał jeszcze, no nie? Tam tego samego, tylko że jeszcze więcej. Czyli tak jak mówię, no była jedynka dobra, potem masz dwójkę, która jest jeszcze lepsza, bo rozwija wszystko to, co było dobre w jedynce. Ja bym widział trójkę jako jeszcze lepszą dwójkę, no i tyle, no nie? I tyle. I by było git. Mogliby się bawić w coś tam innego. Wiadomo, że teraz na przykład jakbym miał tą trójkę przed sobą, to by mi się w chuj nie chciało w to grać, no bo jednak no przesyt już by był tematu, no nie? Ale za jakiś czas, jak już zapomnimy o tym South Parku, o tych wygłupach, o tych wszystkich ludziach tutaj i tak dalej, dzieciakach i tym pojebanym świecie, no to fajnie by było do niego wrócić na pewno za jakiś czas, także dwójka spełniła swoją rolę, moim zdaniem, zajebista gierka w sumie. Oczywiście warto te dwa dodatki kupić, fabularne, to one uzupełniają jeszcze grę o wiele bardziej, jest jeszcze ciekawiej. Polecam. To na pewno. Pierdy minionej przyszłości. Trzeba nam zobaczyć oczywiście, czy jeszcze coś tam się pojawi po napisach. No bo jednak już po jednych napisach mieliśmy scenkę, teraz drugie napisy. Zależy ile one jeszcze będą trwały, nie? Ale lecą całkiem spoko, szybko. Mam nadzieję, że nie będą to napisy takie typowo Assassin's Creed'owe, Creed'owe. Że tam kurwa pół godziny albo godzinę będą leciały. Okej, okay, to były szybkie napisy, bardzo mi się to podoba. Także wygląda na to, że wracamy po prostu sobie do otwartego świata tutaj po wydarzeniach. I mamy jeszcze na przykład zadania poboczne, które możemy dokończyć. Ale
Znaczy, tak, no można je dokończyć, czyli tak naprawdę można jeszcze się tutaj rozejrzeć dla tych, którzy chcą bardzo dokończyć zadania. Ja wiem, za tymi plakatami to jest jedyna rzecz, która nam została, bo koty znaleźliśmy, ale jak z jakiegoś powodu nie zaliczyło nam. Czyli w sumie tak jak w Asasynach, jak już zlecą napisy, to jeszcze możemy biegać i dokończyć swoje zbieractwo i zadania poboczne i inne takie rzeczy. Dzięki za kolejną wspólną przygodę. Bardzo mi miło, że spędziliśmy wspólnie ten czas i zobaczymy się w następnych seriach na naszym kanale. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.